Cześć, mam na imię Zuza Lewandowska, jestem fizjoterapeutką i nauczycielką jogi i pracuję w Centrum Rehabilitacji Sportowej przy ulicy Przechodniej 2 w Warszawie. Chciałam Cię dzisiaj serdecznie zaprosić na zajęcia jogi indywidualne oraz grupowe, które ruszają w Centrum Rehabilitacji Sportowej. Dzięki nim zadbasz o swój kręgosłup, poprawisz postawę, a także zregenerujesz ciało i wyciszysz umysł. Pod moim okiem będziemy pracować nad poprawą elastyczności, siły i koordynacji, niwelując napięcia, poprawiając samopoczucie, a także ułatwiając i mam nadzieję uprzyjemniając powrót do regularnej i bezpiecznej aktywności fizycznej. Zajęcia są skierowane do osób, które miały doświadczenie z tą formą ruchu, jak również do tych, które nigdy na jodze nie były, niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Korzystając z okazji, chciałam też powiedzieć kilka słów na temat mojego podejścia do nauczania jogi i na temat zasady, którą się kieruję, która mówi, że za każdym razem to praktykę jogi należy dostosować do osoby praktykującej, a nie wpasowywać ucznia w sekwencje i asany. Dlatego też daję dużo przestrzeni na zajęciach, aby każdy mógł podążać za potrzebami własnego ciała oraz decydować o tym, jak głęboko i jak intensywnie chce ćwiczyć. W swojej pracy czerpię z różnych stylów i nurtów jogi. Jest to głównie winiasa oraz powięziowa yoga yin, ale także elementy jogi według Iyengara oraz klasycznej hatha jogi. Staram się podczas zajęć szukać balansu między wyzwaniami i wysiłkiem, a odpuszczeniem i regeneracją. Zwracam także uwagę na to, że każde ciało jest inne, ma inne potrzeby, ograniczenia i możliwości. Dlatego nie ma co sugerować się tym, co dzieje się na macie obok. Dla mnie, jako dla nauczyciela, najważniejszy jest komfort i bezpieczeństwo ćwiczących, a także wzajemne zaufanie, które staram się budować podczas każdego naszego spotkania. Dlatego chciałam Cię serdecznie zachęcić, aby sięgnąć po jogę i sprawdzić, co ona może wnieść do Twojego życia. Czekamy na Ciebie w Centrum Rehabilitacji Sportowej przy ulicy Przechodniej 2 w Warszawie. Zapraszamy także na naszą stronę internetową i social media. Do zobaczenia. Namaste.